I witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Macintosh, a przed wami kolejny materiał wideo z serii Dark Souls Remastered. I słuchajcie, po ostatnim materiale wideo tak zacząłem zastanawiać się, w którym kierunku tak właściwie powinniśmy teraz pójść. I szczerze powiedziawszy, to, że poszlibyśmy, słuchajcie, właśnie w tym kierunku, to znaczy zaczęlibyśmy zwiedzać archiwa książęce, to jest nawet dobry pomysł, z tego prostego względu, że archiwa książęce zaprowadzą nas, jeżeli ja dobrze pamiętam i mam to zapisane w swoim planie, więc na pewno, słuchajcie, to nas zaprowadzi. W archiwach książęcych w drugiej części tego poziomu, czy też tej lokacji powinienem powiedzieć, będziemy w stanie zdobyć kolejną duszę opiekunki ogniska, a to oznacza, że będziemy mogli znowu wzmocnić, słuchajcie, swojego Estusa. I to jest pewnego rodzaju rzecz, którą moglibyśmy zrobić, która jest przydatna i miałaby jakiś cel najzwyczajniej w świecie. Dlatego też, no, po prostu pójdziemy w kierunku właśnie tego miejsca i spróbuję wam pokazać mniej więcej, jak wyglądają te archiwa książęce. Bo tak naprawdę archiwa książęce są dość dużą lokacją, jednakowoż ta lokacja jest dość mocno skompresowana. Skompresowana w tym sensie, że no w sumie za chwilę zobaczycie, dlaczego jest skompresowana. Jednakowoż jej główna część, w której my walczymy z tym właściwym bossem, no jest tak jakby, jest w dalszym ciągu częścią tej lokacji, ale już nie przypomina budynku, w którym my obecnie będziemy się znajdować i w którym zresztą w tym momencie już się znajdujemy, bo weszliśmy do jego przedsionka. Więc no, nie pozostaje nam, słuchajcie, nic innego, jak najzwyczajniej w świecie, no sprawdzić, co tutaj się będzie kryło. Mam też zapisane, że muszę pamiętać o tym, aby w odpowiednim momencie, nie change equipment, tylko chciałem tutaj wam pokazać, że w odpowiednim, słuchajcie, momencie ja muszę użyć Ring of Sacrifice albo Rare Ring of Sacrifice. I chyba użyjemy Rare Ring of Sacrifice, ponieważ ich mamy więcej na zwyczajnym świecie, a je nie tyle, że ciężej w ogóle znaleźć w grze, bo jest ich ograniczona ilość, ale wydaje mi się, że jeżeli możemy je kupić, to są o niebo, słuchajcie, droższe. W ogóle też zastanawiam się nad zmianą jednego z naszych tutaj, naszych najzwyczajniej w świecie pierścieni, dokładnie jedynego pierścienia, którym możemy zmienić, ponieważ jeżeli zmienimy Ring of Favor and Protection, to stracimy go na zawsze, dlatego może Wolf Ringa będziemy chcieli sobie najzwyczajniej w świecie tutaj zmienić. Jednakowoż jeżeli zdejmiemy Wolf Ringa, czekajcie, mamy 119 poise, czyli naszej pozy. Jeżeli go ekwipujemy, Wolf Ring, to ile mamy teraz pozy? 79. No to teraz rozumiecie, dlaczego ja w dalszym ciągu zostawiam sobie Wolf Ringa. Chociaż tak naprawdę moglibyśmy go zamienić na coś o wiele lepszego. Ale szczerze powiedziawszy, wolę mieć dużą pozę, dużego poiza, z tego względu, że przeciwnicy nie są tak łatwo tutaj nas wybić z równowagi. Nie tracimy tak często równowagi, jakby to może się działo, gdybyśmy mieli mniej tego poiza, bo jednak między 79 a 119 to jest spora różnica, ale z drugiej strony powyżej chyba 70 to i tak już jest dość dużo poiza w pierwszym Dark Soulsie, jeżeli mnie pamięć nie myli. Ale tak jak mówię, może mnie pamięć mylić, bo najzwyczajniej w świecie już nie pamiętam, w jaki sposób to trzeba było tutaj, słuchajcie, wszystko ładnie ustawić. I tak jak zobaczycie, musimy przywitać się z nowym rodzajem przeciwnika, z rodzajem przeciwnika, który jest bardzo, ale to bardzo nie tyle wkurzający, co potrafi zadać nam dość dużo słuchajcie, obrażeń. Z tego względu, że są to przeciwnicy, którzy tak jak widzicie,
Niby są to puści, z którymi spotykaliśmy się już wcześniej, ale jak spojrzycie, jak ci puści wyglądają, to ci puści najzwyczajniej w świecie... no, są pokryci kryształami. No i coś jest nie halo, że oni są pokryci tymi kryształami. Tak naprawdę... to, że oni są pokryci tymi kryształami, to jest związane z lorem tej właśnie lokacji. I tak naprawdę, to my dopiero tego lora tej lokacji będziemy poznawać, ale jedno, co muszę wam powiedzieć, to, że niestety ten lore tej lokacji jest nie tyle dość tragiczny, co tutaj łączy się z lorem właśnie postaci Sefa Bezłuskiego, czyli jednego z lordów. Dodatkowo dodajmy smoka, który zdradził pozostałe smoki. I no najzwyczajniej w świecie wiemy, jak to się skończyło, jak Sef zdradził pozostałe smoki. No... dwa zionięcia ogniem nam tutaj tych kryształowych tutaj panów najzwyczajniej w świecie niszczą bez żadnego większego problemu. I powiem wam szczerze, że to może być właśnie klucz do przejścia tej lokacji. W ogóle mamy strasznie mało Estusów, powinienem był wrócić się zanim weszliśmy do tej lokacji, ale spójrzcie uważnie, ile my już mamy dusz po zabiciu tylko tych paru, tak naprawdę, przeciwników, którzy dopiero w tej lokacji się pojawili. Ci podstawowi, tak jakby, przeciwnicy tej lokacji... zobaczcie... oni dają nam niby tylko po 400 dusz, ale ci przeciwnicy, no... nie są wcale tacy znowu łatwi. No i teraz by się przydało... właśnie, cofnąć się, ponieważ chcę zobaczyć, czy jeszcze jakiś przeciwnik się na nas rzucił. Nie, żaden więcej przeciwnik się na nas nie rzucił. Więc to jest bardzo, słuchajcie, dobra sprawa. No i niestety nasza magia... przeteleportowałeś się, no po prostu jeszcze lepiej. Nasza magia, tak jak może widzieliście, za dużo tutaj nie zrobiła, a druga, nasza obrona przed magią jest bardzo niska. A druga sprawa, widzieliście, jak dużo obrażeń ten przeciwnik nam zadał wzmocnionym atakiem, ponieważ ten przeciwnik potrafi nie tylko siebie, ale też pozostałych przeciwników zbuffować. I to jest jego, można by było powiedzieć, najbardziej wkurzająca... rzecz. Tak. To jest właśnie to, o czym mówiłem, że niestety, ale no, ten przeciwnik potrafi zbuffować innych przeciwników i to zrobił i dlatego też tutaj zginęliśmy. Aj, to było bardzo, ale to bardzo, słuchajcie, bolesne doświadczenie, można by było rzec wręcz. I teraz zależałoby mi właśnie na odzyskaniu tych, słuchajcie, moich człowieczeństw. Bardziej niż na odzyskaniu moich dusz, bo tak jak wiemy, no akurat dusze... nie boli mnie aż tak bardzo, że stracimy duszę. Bardziej boli mnie właśnie to, że stracimy człowieczeństwa. To jest akurat resource, czyli rzecz, która no najbardziej boli, jeżeli ją tracimy. W moim wypadku akurat, bo tak jak mówię, no dusze to jest rzecz nabyta. Jeżeli byśmy potrzebowali więcej dusz, to nic prostszego. Możemy iść i farmić przeciwników i tak właściwie dzięki temu będziemy mogli zdobyć ogromną ilość dusz. Wystarczy tylko troszeczkę samozaparcia i poświęconego czasu. I jesteście naprawdę w stanie w tej grze dość dużo dusz wyfarmić. Dlatego mówię, no to nie jest problem. Więc najzwyczajniej w świecie dusze nigdy nie były problemem w Dark Soulsie. Gorzej właśnie człowieczeństwa. Dopóki oczywiście nie odblokuje się pewnego miejsca, tak jak mówiłem wcześniej, nie odblokuje się pewnego miejsca i najzwyczajniej w świecie nie zrobi się czegoś jeszcze dodatkowego. I wiecie co, zastanawiam się, czy Demon's Spear będzie nam tutaj
czy nie lepiej wymienić Demon Spear'a na jakąś inną broń, która zadaje buttload of damage? I w tym wypadku, no, Quillac Fury Sword akurat nie byłby taki dobry, ale Uji Katana Ognia może, słuchajcie, może właśnie Uji Katana Ognia by nam tutaj w jakiś sposób pomogła. Problem w tym, że właśnie będziemy musieli ją trzymać oburącz, ale w dalszym ciągu możemy nią blokować, słuchajcie, ataki przeciwników. Tylko że są to przeciwnicy kryształowi. A jak to są przeciwnicy, słuchajcie, kryształowi, no to tak jak wiemy, no potrafią zadać dodatkowe, nie tyle obrażenia, co potrafią bardziej zniszczyć naszą broń, niż by to było potrzebne. I kurczę, pan Pat, ja bym poprosił, żeby pan dzisiaj ze mną współpracował, ponieważ no najzwyczajniej w świecie bardzo mi by to było potrzebne i chciałbym właśnie użyć jedno dodatkowe człowieczeństwo, tak? Chciałbym użyć jednego dodatkowego człowieczeństwa, żeby przemienić się z powrotem w człowieka, żeby odzyskać nasze człowieczeństwo. Ale wiecie co? Nie zrobimy odzyskania człowieczeństwa tutaj z tego prostego względu, że zawsze istnieje możliwość, że najzwyczajniej w świecie ktoś nas najedzie. Zostaniemy tutaj, dostaniemy jakąś inwazję i no niepotrzebne to będzie, zważywszy, że nasze dusze i człowieczeństwa wiszą sobie w tym momencie w próżni. Czy też raczej nie tyle w próżni, co wiszą sobie najzwyczajniej w świecie w miejscu, gdzie mamy przeciwników, którzy niestety, ale będą nie tyle stanowić zagrożenie, co będą stanowić dla nas problem. I najzwyczajniej w świecie, no, trzeba by było przeciwko temu jakoś zadziałać, żeby tych człowieczeństw nie stracić. Powtarzam, człowieczeństw, nie dusz, bo zobaczcie, jak zginęliśmy przed chwilą, to mieliśmy tych dusz 3000 z kawałkiem, nawet 4000, a już mamy 3000 dusz, dlatego mówię, dusze w tej grze to jest najmniejszy problem. I wiem, że wiele osób mówi, że dusze tak ciężko jest zdobyć w pierwszym Dark Soulsie. Dusze to ciężko jest zdobyć w Demon Soulsie, moi drodzy. Czy też w zależności jak kto woli. Ja zawsze mówiłem, że to też są dusze. Może dlatego, że jako pierwszą grę z serii Soulsów właśnie grałem w Dark Soulsa, a dopiero potem usiadłem do Demon Soulsa. Ale nigdy nie przeszedłem Demon Soulsa, więc tutaj akurat moja wiedza na temat tej gry jest nie tyle szczątkowa, co jest bardzo, ale to bardzo niewielka. I ogólnie rzecz biorąc, jeżeli to, co zbieramy w Demon Soulsie, to nie są dusze, to śmiało możecie mnie poprawiać, ja się tutaj w żaden sposób nie obrażę, ale wydaje mi się, że tym currency, czyli tą naszą walutą, twardą walutą, którą mamy właśnie w Demon Soulsie, to też są dusze. Wiem, że w Bloodborne mamy tętnienia krwi i to jest jedyny Souls od From Software, który ma inne nazewnictwo tak właściwie dla swojego tutaj systemu walutowego. No i słuchajcie, zobaczymy jak to będzie wyglądać, jak przeciwko tym przeciwnikom. Powiem wam, że to wygląda zacnie, głównie z tego względu, że my tych przeciwników dość mocno jesteśmy zaspamować i dość szybko jesteśmy w stanie zaspamować naszą Uji Kataną. Nie wiem, czy zadajemy im jakieś dodatkowe obrażenia od ognia, aż takie duże, jakbym chciał, żebyśmy zadawali. Ale no, najzwyczajniej w świecie tak to wygląda i już. I teraz ja się tutaj schowam. Właśnie, ponieważ gdzieś tutaj jest jeszcze jeden przeciwnik, z którym ja chciałbym zawalczyć. No i słuchajcie, naprawdę tą Uji Kataną my zadajemy sporo obrażeń. Moje pytanie, czy tyle samo będziemy zadawać obrażeń tą Uji Kataną, jak będziemy... Okej. Okay. Łyknijmy Estusa. Jesteśmy w bardzo, ale to bardzo... kiepskiej, słuchajcie, pozycji, żeby coś tutaj robić. I dobrze, żeśmy się w tym momencie tutaj wynieśli. I wiecie co?
pięknie trafiłem, no naprawdę bardzo, ale to bardzo cudownie tutaj trafiłem w tego przeciwnika. I przydałoby się właśnie tych przeciwników nie tyle zespamować, co przydałoby się im zrobić dość dużą krzywdę, bo zobaczcie, ile oni tak naprawdę nam zadają tutaj obrażeń. To jest aż niemożliwe, jak dużo obrażeń są w stanie ci przeciwnicy tutaj nam zadać. I najgorszy ze wszystkich, czyli ten mag. Nie tyle, że ja go nie lubię, co ten przeciwnik jak widzicie jest w stanie zadać nam naprawdę dużo obrażeń, ale na całe szczęście myśmy go pokonali, bo cały problem z nim polega na tym, nie że wiecie, że on zadaje jakieś nie wiadomo jak niebotyczne obrażenia, on po prostu ma dość silną magię, którą tutaj nas atakuje, przy użyciu której nas atakuje, tak właściwie powinienem powiedzieć. I ogólnie rzecz biorąc jego problem jest taki też, że on buffuje innych przeciwników. A w momencie, kiedy buffuje innych przeciwników, no to buffuje też siebie, a wiadomo, zbuffowany przeciwnik zawsze jest o wiele groźniejszy i te buffy się stakują. I to jest jego największy problem, więc jego w pierwszej kolejności, jak go już tutaj gdzieś widzicie, to jego w pierwszej kolejności musicie załatwić. Z tego prostego względu, że no tak jak mówię, no on najwięcej nam tutaj może napsuć właśnie krwi. I co my tu mamy? Tu mamy duszę dumnego, przepraszam, dzielnego rycerza. Bo no czasami mi się zdarzy, pan z góry, który miał przy sobie łuk, czyli pan się już niecierpliwił, żeby do nas strzelać i stwierdził pan, że zejdę do niego, zabiję go, będzie dobrze. No nie do końca będzie dobrze, ale spoko. I wiecie co, ta Uji Katana ognia już rzeczywiście się zaczęła sprawdzać. Moje pytanie brzmi, jak wygląda w tym... Czekajcie, bo widzę przeciwnika, który do nas zszedł. Ja widzę, że coś zostało poprawione, jeżeli chodzi o remastera, bo oni normalnie, gdybyśmy tu stali, to niby stali u góry i strzelaliby sobie po nogach, żeby do nas nie tyle dotrzeć, co spróbować nas trafić. Więc najzwyczajniej w świecie, no to jest pewnego rodzaju tutaj różnica między wersją oryginalną, a wersją remaster, którą ja zauważam tak na pierwszy rzut oka. Jak wygląda, słuchajcie, nasza Fire Uji Katana. 75 z 80 po tak krótkim czasie. I w ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale nie chodzimy rozpaleni. Bo przecież po co miałbym chodzić rozpalony, prawda? No po coś mógłbym chodzić rozpalony. Ale... ale po co? Ach, tam jesteś i tam do mnie stamtąd strzelasz. Jak ja bardzo nie lubię, jak ktoś do mnie strzela właśnie z tego typu miejscówek, że ja widzę, skąd się do mnie strzela, ale niekoniecznie jestem w stanie odpowiednio szybko zareagować na właśnie tego typu ataki. I teraz tak, moi drodzy. Tu jest winda, której my musimy użyć, aby, jeżeli ja dobrze pamiętam, to w tym momencie, jak my tu wejdziemy, dobrze pamiętam, wjedziemy tą windą teraz do góry, ale wjedziemy nią na samą górę i będziemy mogli udać się do pierwszego tak jakby starcia z Save the Scales, które... no nie potoczy się dokładnie tak, jakbyśmy chcieli, ale po drugiej stronie możemy sobie pójść i chyba tam wyjść na ten balkonik i chyba tam się udamy, słuchajcie, w pierwszej kolejności. Z tego prostego względu, że jak zawsze wiemy na propsie jest to, że możemy co nieco więcej tutaj jeszcze dodatkowo zwiedzić.
I tak, i gdybyście nie byli na po drugiej stronie, to nie zauważycie, że tutaj stoi taki jeden jegomość i ten jegomość najzwyczajniej w świecie aż prosi się o atak. I tutaj też jest kolejny jegomość. Gwoli ścisłości, jeżeli będziecie mieli słabszą tarczę, to ta tarcza niestety, ale wam tutaj nie tyle nie pomoże, co nie będzie blokować w 100% ich ataków, ponieważ ich ataki są, mają dodatkowo nałożone obrażenia od kryształu. To są kryształowe ataki. I przy okazji znaleźliśmy migoczący tytanik. Bardzo mi miło. I gdybyście się też pytali, co jest pod nami, to pod nami, moi drodzy, znajduje się... Mamy piękny widok na górne miasto nieumarłych, a także to dokładnie nad naszą głową, tak mi się wydaje, że to jest to, to jest, słuchajcie, most, na którym my walczymy z Hellkite Wyvern, czyli z tą czerwoną wiwerną, z którą, no, daliśmy radę i którą pokonaliśmy jakiś czas temu i w ogóle i w szczególe. Pięknie! Powiedzmy sobie szczerze, że to był naprawdę ładny atak z naszej strony i ze strony tutaj przeciwnika. No, zaatakuj. Piękny skok. Cztery ataki i giniecie. To naprawdę jest dość ładna tutaj Beaverio chest. Uważaj na chesta, bo to jest oczywiście, że mimik. Na razie nie chcę walczyć z tym mimikiem, ponieważ zżarłoby to nam dość dużo czasu i nerwów, ponieważ walka z mimikiem na tak wąskim przejściu, no nie jest miła i w ogóle i w szczególe. Gwoli ścisłości. Czy to dalej działa? Czekajcie. To nie działa chyba już więcej. Albo mylę piętra. W ogóle rzecz biorąc, za którejś z tych... No, za którejś z tych półek, regałów z książkami, będziemy w stanie, słuchajcie, potem wyjść i tak naprawdę dostaniemy się z powrotem tutaj właśnie dzięki takiemu tajnemu przejściu, można by było powiedzieć. No dobra, w takim razie ciągniemy, słuchajcie, za dźwignię i lecimy do góry. Oczywiście powinienem cały czas trzymać gardę, bo nie wiem, co na nas czeka. Ale nic na nas nie czeka. Nic tutaj, słuchajcie, na nas już czekać nie będzie. I teraz pytanie, czy... Właśnie. Jak pociągniemy, możemy zjechać w dół. Wydawało mi się, że nie możemy tutaj zjechać w dół, że pojawi nam się, chyba że jak wyjdziemy z tej windy i wejdziemy do niej, wejdziemy na nią ponownie, to pojawi nam się taki komunikat, że ta kontrapcja, ten mechanizm został zablokowany. I to będzie znaczyło, że już jest coś, słuchajcie, nie halo. I tak dość konkretnie nie halo coś tutaj by było. I teraz, kurczę, teraz moje pytanie, czy to już jest ten moment, czy to jeszcze nie jest ten moment? To już jest ten moment, dobra. Musimy w takim razie zamienić nasz, słuchajcie, pierścień, czyli naszego Wolf Ringa, chciałbym go zamienić na Rare Ring of Sacrifice. Die, lose nothing, nullify curse, ring breaks. To sobie zaekwipujemy i jeszcze wyekwipujemy sobie, żeby nie niszczyć naszej broni, wyekwipujemy sobie, gdzie jest nasza włócznia demonów. Pewnie się spytacie, dlaczego Macintosh, kurczę, ty takie tutaj chocki, klocki w tym momencie robisz? Otóż, moi drodzy, idziemy walczyć z Lordem, jednym z Lordów Ognia, czyli z Sefem Bezłuskim. Jeżeli pamiętacie początek tej gry, Sef Bezłuski był bezłuskim smokiem, który zdradził w erze Powstania Ognia, zdradził swoich pobratymców i doprowadził do ich upadku, przez co również sprawił, że najzwyczajniej w świecie wygrał Lord Gwyn i jego armia, czy też raczej powinienem powiedzieć jego ludzie. Wygrała po prostu, no,
Gwardia Lorda Gwyna, o tak powinniśmy powiedzieć, Lord Nito i no nie tyle Lord Nito, co po prostu lordowie wygrali ze smokami i skończyła się jedna z R. Dobrze to odmieniłem? Wydaje mi się, że tak. No i Seth Bezłuski po tym, jak zdradził swoje smoki, po tym, jak został jednym z lordów, najzwyczajniej w świecie, tak jak wiecie, tak jak Gwyn z Anor Londo udał się później, żeby zjednoczyć ogień w ogóle i w szczególe, Wiedźma Izaletu zaczęła kombinować z odtworzeniem pierwotnego ognia chaosu, zaś Seth Bezłuski, no Lord Nito zapadł się pod ziemię, dosłownie i w przenośni. A co się stało z Sefem Bezłuskim? Sef Bezłuski udał się, czy też dzięki pomocy naszego drogiego Gwyna został właśnie księciem, dlatego te miejsce nazywa się Archiwa Książęce. No i został nie tyle wysłany, co samemu zdecydował się na to, że osiądzie w tych archiwach po to, aby zgłębiać tajne tajniki, chciałem powiedzieć, żeby zgłębiać tajne arkana, aby zyskać nieśmiertelność, a także odzyskać swoje łuski. I dlatego wszystko jest tutaj pokryte kryształami, ponieważ Seth the Scaleless najzwyczajniej w świecie zaczął używać łusek jako twój kryształów, jako swoich łusek. I czy udało mu się zyskać swoją nieśmiertelność? Jeżeli wam powiem, że tak, to nie będziecie zaskoczeni, a jeżeli wam powiem, że nie, to znaczy, że znacie lora Dark Soulsa. Halo? Ja chciałbym wiedzieć, co to za przeciwnik, bo nie pamiętam tutaj tego przeciwnika. Jesteś ciężki jak nie wiem co. Jesteś wojownikiem pokrytym kryształami. I dajesz nam 3000 dusz. Okej, nie pamiętam tego przeciwnika w tym miejscu. Ale udało się nam, słuchajcie, zdobyć dwa migoczące tytanity z migoczącej jaszczurki. Więc naprawdę, naprawdę nieźle. I zobaczcie, im wyżej w tej wieży Archiw Książęcych jesteśmy, tym więcej dookoła nas tych kryształów. No i to jest bardzo, ale to bardzo można by było powiedzieć niepokojące. I zobaczymy, co nam gra tutaj powie. Tu dopiero jest. Beware of death. Uważaj na śmierć. I ktokolwiek to tutaj zostawił, ktokolwiek zostawił to cudo, oceniamy jego wiadomość na duży plus. Bądź uważaj na śmierć albo coś w tym stylu. To są tutaj dość popularne znaki, które zostawicie jako mili gracze, albo jak zobaczycie, że inni gracze to zostawiają, to ocenicie. Bardzo w porządku to jest, ponieważ tak jak mówię, to jest pierwsza instancja w grze, gdzie tak naprawdę śmierć, pierwsza i chyba jedyna instancja w grze, gdzie śmierć jest wymagana, aby móc pozyskać progres w grze. Dlatego też, moi drodzy, zmieniliśmy sobie tutaj jeden z pierścieni na rzadki pierścień poświęcenia, czy też rzadki pierścień ofiary, z tego względu, że jeżeli tu zginiecie, to nie jest to, że oskryptowana śmierć i wszystko nam pozostanie. Nie. Śmierć w Dark Soulsie w dalszym ciągu jest śmiercią. Więc jeżeli nie macie żadnego pierścienia właśnie poświęcenia, albo rzadkiego pierścienia poświęcenia, to nawet się do tego miejsca nie zbliżajcie. Z tego prostego względu, że jeżeli macie przy sobie, nie wiem, 10 człowieczeństw, tak jak widzicie, ja mam 17 tysięcy dusz i nie wiem, strzelam, mielibyście przy sobie 25 tysięcy dusz albo 125 tysięcy dusz. Wszystko zostanie w tym miejscu. I czeka was naprawdę dość długa i wyboista droga, zanim się tutaj z powrotem dostaniecie. No długa może i nie. No teoretycznie długa, bo trzeba parę rzeczy zrobić, żeby się tutaj z powrotem dostać, ale wyboista z tego prostego względu, że najzwyczajniej w świecie musicie przejść przez niemalże całą część archiwów książęcych, budynku i jeszcze dodatkowej, tak jakby wieży, w której, no powiedzmy sobie szczerze, która jest więzieniem i w której
nie spotkamy przeciwników takich jak tutaj i gdzie indziej w Lordran, tylko spotkamy aglamacje, które zostały... Algamacje stworzone przez właśnie Sefa w czasie jego... najzwyczajniej w świecie eksperymentów. Dlatego też takim ważnym jest, żeby pamiętać o tym, żeby ten pierścień poświęcenia, albo rzadki pierścień poświęcenia, mieć przy sobie. Z tego prostego względu, że inaczej wszystko zostanie w tym miejscu. A i nawet później powrót tutaj, słuchajcie, nie będzie taki miły. Nie pamiętam, czy czasem, jak tutaj wrócimy, to żeby w ogóle wejść z powrotem do tego pomieszczenia, to nie trzeba najpierw pokonać Sefa, ale pokonać go, a nie tylko spróbować go pokonać, co my zrobimy w tym momencie. Przejdźmy więc przez to białe światło, tak jak mówiłem. Mamy wszystko za tutaj najzwyczajniej w świecie wrzucone. No i słuchajcie, pokażę wam, na czym polega walka z Sefem. Nie możecie go nawet, słuchajcie, tutaj trafić. Nie możecie mu nic zrobić, jak widzicie. Sef kryje się pomiędzy kryształami. Wiecie, co wam zostaje? Zostaje wam tylko i wyłącznie śmierć. No chyba, że posiadacie możliwość rzucania kulami ognistymi albo coś w tym stylu, ale tak czy tak nic z tym nie zrobicie, z tego względu, że to jest atak, który was automatycznie zabija. Gdybyście w niego strzelali z łuku albo rzucali właśnie ognistymi kulami czy coś w tym stylu, to jego życie zacznie, słuchajcie, powracać. Zacznie mu się przywracać. Ono najzwyczajniej w świecie znowu będzie się pojawiało. Będzie stopniowo mu się to życie przywracało stopniowo. Dość szybko, nie dacie rady go zabić. Nawet gdybyście próbowali, gdybyście użyli Cheat Engine'a i spróbowali go w tym momencie pokonać, to gra, jak on będzie miał jeden punkt życia, to tak mocno zwiększy mu przyrost tego życia, że najzwyczajniej w świecie nie będziecie w stanie niczego tutaj z nim zrobić. Najzwyczajniej w świecie będziecie musieli dać mu się zabić. I nawet gdybyście włączyli sobie God Mode'a w Cheat Engine'ie, to gra was zabije w tym miejscu. To jest oskryptowane, ale tak jak mówię, pomimo tego, że ta śmierć jest oskryptowana, ona w dalszym ciągu liczy się jako śmierć. Więc no, najzwyczajniej w świecie, witajcie w Dark Soulsie. No i tak jak mieliśmy napisane, nasz pierścień poświęcenia, czy też pierścień ofiary pękł i został rozbity. Rozpadł się na kawałki, tak właściwie chyba po polsku jest to przetłumaczone. Dobra, słuchajcie, w takim razie przywróćmy sobie nasz pierścień, który my mieliśmy wcześniej, czyli w tym wypadku to będzie Wolfring. I rozpalmy sobie ognisko. I usiądźmy przy nim, z tego prostego względu, że najzwyczajniej w świecie, jeżeli nie usiądziecie przy tym ognisku, to gra was tak czy tak tutaj chyba zespawnuje, ale zdarza się bug, że was zespawnuje poza tą celą, że zespawnuje was z powrotem w archiwach książęcych i nie będziecie chyba mogli tutaj wrócić w normalny sposób. Najzwyczajniej w świecie gra się deczko zgliczuje. Da się to odgliczować, ale jest to karkołomne, dlatego najzwyczajniej w świecie podziękujemy. W dalszym ciągu możemy się z tego miejsca przenieść, ale tego robić nie będziemy, bo jeżeli użyjecie warpa, to nie to, że się wyniesiecie z tej lokacji, co żeby do niej wrócić, znowu będziecie musieli zawalczyć, w dużym cudzysłowie, z Sefem Bezłuskim. Czyli znowu kolejny pierścień poświęcenia będziecie musieli tutaj zaprzepaścić. Ale dobra, Repair Equipment, ponieważ możemy Repair Equipment sobie zrobić, moi drodzy, bo dlaczego by nie? Mamy wystarczającą ilość dusz, więc no to jest po prostu rzecz, którą my możemy zrobić. I my chyba wzmocnienia naszego armora Reinforced Weapon, właśnie możemy tylko wzmacniać naszą broń, a nie możemy niczego innego robić. Mamy przy okazji Dragon Scale'a, czyli mamy łuski smoka, które moglibyśmy tutaj użyć bardzo ładnie. Ale my tak naprawdę nic tutaj ciekawego zrobić nie mamy co. Więc najzwyczajniej w świecie jedyne, co możemy zrobić, to zamknąć to wszystko.
i wyjść z tego miejsca, z tej, no, jak ona się nazywa. Tu niczego nie ma. Pamiętam, że w którejś z cel, bo to nie jest jedyna cela, ale w którejś z cel, które tutaj mamy, najzwyczajniej w świecie... Czekajcie. Skoro już jesteśmy tutaj i przetestowaliśmy naszą Ujikatanę, że nasza Ujikatana jest skuteczna przeciwko tym przeciwnikom. Chciałem powiedzieć, że możemy przecież zaatakować naszym tutaj kulą ognia, ale najzwyczajniej w świecie nie tyle, że się to nie opłacało, co jak widzieliście, nasza kula ognia, nie mogliśmy nią trafić. I tak jak też widzicie, uderzam bronią jednoręczną, tak? Ujikataną zrobioną jako broń jednoręczna. I to był dość duży błąd, bo tak jak może zauważyliście, kurczę, no... Zabrało to 1000 lat, zanim zabiliśmy jednego z nich tutaj. I teraz, czy coś tutaj było? Tu chyba można było... Jest zamknięte. Tu nic nie ma. Tu też nic nie ma. Tu nic nie ma. Powiem wam szczerze, że samemu nie pamiętam, gdzie my teraz powinniśmy się byli udać. Wydawało mi się, że tędy, ale chyba będziemy musieli wyjść tędy. It's locked. Jak widzicie, tutaj w ogóle czeka na nas jeden ze strażników. I ten strażnik nie jest tutaj miły. Czekajcie, tu chyba przejścia nie ma. It's locked. Jest zamknięte. Czekajcie, czekajcie, bo coś mi się tak kojarzy, że to trzeba było zrobić sprytnie. Tak, to trzeba było zrobić sprytnie. Archive Tower Cell Key, czyli klucz do klatek w archiwach. To trzeba było zrobić sprytnie, to trzeba było zrobić przy pomocy, no właśnie tego, co tutaj widzieliście. I tak jak widzicie, strażnikami są tutaj nasi przyjaciele z Fortecy Senna. Jak pamiętamy, strażników Fortecy Senna bardzo łatwo dało się pokonać przy pomocy naszego Demon Spira. It's locked. Aha, tych drzwi nie otworzymy, te drzwi chyba trzeba otworzyć od drugiej strony, a my możemy swoje drzwi otworzyć z tej strony. I teraz, jak tylko tutaj wyjdziemy, pierwsze co zobaczycie... To właśnie to cudo. I ta muzyka, która tutaj gra. Oj tak. Oj tak, moi drodzy. Jeżeli chcecie z tym walczyć, to nie ma, słuchajcie, problemu. Ale można też w bardzo sprytny sposób tutaj tych strażników, którzy biegną nam na spotkanie i którzy bardzo, ale to bardzo tutaj ładnie będą próbowali nas dorwać, jesteśmy w stanie
Tak, widzicie, jesteśmy w stanie bardzo tych przeciwników tutaj ładnie zniszczyć. I niestety, ale byli zbyt blisko, żebyśmy mogli zrobić im jakąś krzywdę. I tak, tą muzykę my musimy, słuchajcie, wyłączyć, bo w przeciwnym razie będzie dość słabo. Tutaj wyjść nie możemy, póki nie zdobędziemy klucza odpowiedniego. I teraz chciałbym zejść na dół. Czekajcie, czy ja dobrze pamiętam? Tak. Zastanawiałem się ostatnio, w jaki sposób ja to powinienem był zrobić. Przytrzymać A. I kiedy przytrzymacie A, to po prostu możecie wówczas zjechać. I teraz widzicie te gesy, które pełzną w naszą stronę. To są przeciwnicy. Z którymi nie chcecie wchodzić w bliższy kontakt. Na całe szczęście mamy broń, która nie dość, że zadaje im dodatkowe obrażenia, bo to jest broń zawierająca elektryczność, to jeszcze na dodatek jest to broń na troszeczkę dłuższy dystans niż najzwyczajniej w świecie, niż zazwyczaj ma się broń w tym miejscu. Bo tak jak mówię, no jeżeli odpowiednio dobierzecie swoją broń w grze, to jesteście w stanie zrobić sporo dobrego tą bronią. I jak macie też sporo broni, pomiędzy którymi chcecie się przełączać, tak jak w naszym wypadku, mamy broń na parę różnych okazji, to najzwyczajniej w świecie możecie tą broń właśnie tak nią wachlować, po to, żeby najzwyczajniej w świecie tutaj od czasu do czasu móc tą broń zmienić w zależności od sytuacji, w której się będziecie znajdować. I jak ja się cieszę, że ta broń również stunuje tych przeciwników, kiedy próbują nas zaatakować, bo dzięki temu no, jesteśmy troszeczkę bardziej bezpieczni. A i tak wydaje mi się, że mamy dość wysoką obronę przeciwko temu rodzajowi ataków, które tutaj ci przeciwnicy stosują. I najgorsze teraz będzie to, że mamy jeszcze takich przeciwników czterech i my chcemy tych wszystkich przeciwników pokonać, ale nie chcemy, żeby oni za jednym zamachem się na nas rzucili. Dobrze byłoby, gdyby po prostu któryś z tych przeciwników zdecydował się w naszym kierunku podejść, żebyśmy mogli co nieco więcej tutaj zrobić. Ale odpowiedź brzmi jak zwykle, ci przeciwnicy nie do końca chcą tutaj współpracować. No i się nie udało trafić. Najgorsze jest to, że właśnie to są... Te potwory są diabelnie szybkie. I właśnie o tym mówiłem. Dlaczego nie chcemy z tymi potworami się po prostu mieć bliższego kontaktu? Już rozumiecie, dlaczego... Dlaczego ja staram się trzymać od nich z daleka? I dlaczego tak się bardzo cieszyłem, że nasza broń ich stunuje? Jeszcze dwa. Jeszcze dwa i jesteśmy, słuchajcie, na... I jesteśmy bezpieczni. Może nie aż tak bardzo bezpieczni, jakbyśmy chcieli, ale jesteśmy bezpieczniejsi niż najzwyczajniej w świecie, gdyby ich tutaj było więcej. Tak, tutaj są jeszcze... Jeszcze parę takich jest, jak widzicie. Ale te zachowują się zupełnie inaczej. I to jest też wytłumaczone, słuchajcie, lorem Dark Soulsa. Dlaczego ci przeciwnicy zachowują się... Niektórzy z tych przeciwników zachowują się inaczej względem pozostałych. I wyłączmy tą okropną muzykę, bo najzwyczajniej w świecie to jest muzyka, która sprawiła, że one się w taki, a nie inny sposób tutaj
zaczęły zachowywać. I zginęliśmy. Ponieważ zostaliśmy kulą prądową. Aj! Kiepsko. Kiepsko, ponieważ musimy przejść przez prawie całą tą lokację raz jeszcze, żeby tutaj co nieco więcej móc zrobić. I tak jak słyszycie, alarm został wyłączony, bo to jest tak naprawdę alarm na to, że my się tutaj najzwyczajniej w świecie próbujemy wydostać z tego miejsca. I zrobimy sobie jeszcze raz, jak widzicie, zrobimy dość bezpieczną sytuację. Przecież spróbujemy bezpieczną sytuację sobie tutaj wytworzyć. No i pięknie, udało się stworzyć kolejną bezpieczną sytuację na zasadzie, że ci przeciwnicy nas tutaj nie podejdą, w razie gdybyśmy chcieli, wiecie, usiąść sobie albo co nieco więcej innego zrobić, co no najzwyczajniej w świecie oznaczałoby chwilowy spoczynek. A będziemy chcieli na chwilę odpocząć, bo najzwyczajniej w świecie kończy się w tym momencie czas na dzisiejszy materiał wideo i gdzie znajdują się moje dusze? To jest moje pytanie. Gdzie ja znajdę swoje, słuchajcie, dusze? Zejdę jeszcze troszeczkę niżej i chcę zobaczyć, w którym to miejscu moje dusze przepadły. Czy to będzie na samym dole, czy raczej moje dusze są tam u góry, gdzie są ci, wiecie, strażnicy, tu są u góry. Możemy nasze dusze zebrać i zejść na dół. I to będzie mądra rzecz, bo dzięki temu będziemy mogli tych przeciwników najzwyczajniej w świecie w jakiś sposób tutaj zaskoczyć, bo zginęliśmy przez to, mielibyśmy wystarczającą ilość życia, żeby to przetrwać. Już ciskałem cały czas, żeby łyknąć tego Estusa. Problem, słuchajcie, był w tym, że niestety, ale ci przeciwnicy tutaj najzwyczajniej w świecie no działają w taki, a nie inny sposób. W ogóle to pytanie ze 100 punktów, czy to zadziała? To jest głupie, ale jak wiemy w tej grze różne głupie rzeczy potrafią czasami zadziałać. I teraz moje pytanie brzmi, czy ja jestem w stanie w ogóle tych kolesi tutaj trafić? Czy może po prostu nasz łuk? Ta. Jestem tych panów tutaj w stanie załatwić. Teraz ty będziesz biegł do nas. Ja się bardzo z tego powodu cieszę, że ty do nas biegniesz, ponieważ walka z takim pojedynczym panem jest mi jak najbardziej na rękę, ale fajnie by było, gdybyś się nie cofał. Bo jak ty się zaczniesz cofać, to możemy mieć pewien problem. Czy on się właśnie cofnął? On się chyba właśnie cofnął, słuchajcie.
No, gonią nas. I bardzo mnie cieszy, że jeden z nich najzwyczajniej w świecie zrezygnował w połowie, a drugi najzwyczajniej sobie do nas podszedł, tak jak podejść powinien i tak jak chciałem, żeby do nas podszedł. No. Zaatakuj tym swoim wielkim mieczem. I bardzo mnie to cieszy, co tutaj się stało. Man Serpent Greatsword, czyli coś, co zdobyliśmy dawno temu w... Jak one się nazywają? Będąc w... Nie archiwach książęcych, tylko będąc w... Będąc w Fortecy Serena. Także widzicie, no ta broń po prostu się znowu nam tutaj powtarza i żadnego większego problemu być nie powinno. I słuchajcie... Odzyskajmy co nasze. I teraz chciałbym... Właśnie zrobić ci dość dużą krzywdę. I zobaczcie, jaki on był słaby, a jak dużo obrażeń nam tutaj zadawał. I co my znajdziemy w tym miejscu, w tym wspaniałym miejscu? Znajdziemy Archive Tower Giant Door Key, czyli klucz do wielkich drzwi w archiwach, w archiwalnej wieży archiwów, czy coś w tym stylu. Jak słyszycie, coś nam na dole płacze i tym czymś są te, jeżeli ja dobrze pamiętam, to tym czymś, co płacze, są właśnie te algamacje, z tego względu, że no kiedyś tak naprawdę to byli... Czy któraś z nich... O, dobra. Niektóre z nich będą agresywne w stosunku do nas. Ale tak jak może widzicie, jeżeli odpowiednio tutaj podejdziecie, to one wszystkie się na was nie rzucą. O, dwie następne. Dwie następne się obudziły. Ale kiedy one nie są agresywne, tylko my sobie tak do nich po prostu podejdziemy... Gro? Co to za kółko? To kółko to jest celownik, ale... Tak nie do końca wydaje mi się, że on tutaj powinien być. Okej, dwie następne się na nas nie tyle, że rzuciły, co... Dwie następne... Stwierdziły, że podeszliśmy za blisko. A to, co właśnie przed chwilą widzieliście, to jest klątwa, która przemienia, która nakłada na nas obrażenia od kryształu. Fajnie by było, gdyby one się ruszyły. Wiem, że jestem teraz strasznie cicho, ale staram się skupić, żeby najzwyczajniej w świecie nie zginąć tutaj, ponieważ to jest lokacja, którą... do której przychodzi się raz. I nie tyle, że się już tutaj nie wraca, to jest lokacja, która nie zawiera zbyt dużo... dużo rzeczy, które chciałoby się w tej lokacji robić. I do których chciałoby się najzwyczajniej w świecie, słuchajcie, wracać. Dlatego też... Dlatego też najzwyczajniej, często gęsto, po prostu tą lokację się przechodzi na raz i się nic więcej już tutaj nie robi. Teraz ty, fajnie by było, gdybyś się ruszyła po czwaro.
Teraz te dwie, tak jak widzicie... One płaczą i nic tutaj konkretnego nie robią. Hello again. What a chance meeting this is. Alas, I'm imprisoned once again. I don't suppose you could stage me a getaway. The archives. Such a storehouse of knowledge. So close, but just out of reach. The thought offends me so, I could simply die. As a student of the arts, you understand me, yeah? I tak, moi drodzy, Logan Wielki Kapelusz znowu wpadł w pułapkę. Ładnie to nawet powiedział, że przybył do tych archiwów, żeby tutaj nie tyle je zwiedzać, co żeby posiąść ich wiedzę. Taka wiedza na wyciągnięcie ręki i za tą wiedzę dałoby się, czy też dałbym się zabić, czy też mógłbym umrzeć za tą wiedzę. I czy nie bylibyśmy w stanie w jakiś sposób mu dopomóc? I nie jesteśmy w stanie mu na razie dopomóc z tego prostego względu, że nie mamy klucza, który by prowadził i który pomógłby nam otworzyć jego tutaj klatkę. W ogóle to jest też dość ciekawe, jeżeli spojrzycie, co jest po środku tych archiwów. Ja zawsze zastanawiałem się, po co w tej wieży archiwalnej znajdziemy te wielkie trybiki. Poza tym niektóre z nich są zniszczone i w ogóle cały ten mechanizm wydaje się być zniszczony. Pytanie, na co on kiedyś służył? W ogóle po co była ta część archiwów? Po co ta wieża tutaj nie tyle istniała, co jaki miała cel? I to jest dość ciekawe pytanie, na które nie wiem, czy można znaleźć gdzieś odpowiedź w lorze Dark Soulsa, ale no jest to pytanie, które nie tyle, że warto zadać, co jest pytaniem, które no należałoby się zastanowić. Należałoby się zastanowić nad nim. O, witaj. No i pięknie. Coś z niego wypadło, a my przy okazji znajdziemy Archive Prison Extra Key, czyli ten klucz, ekstra klucz do więzień w archiwach. I to jest właśnie klucz, który jest nam potrzebny, żeby otworzyć tamte drzwi przy Loganie. I znowu Cadecus Kite Shield, czyli tarcza w kształcie latawca. Nie wiem, jak ona się po polsku by nazywała, no ale ma kształt po prostu latawca. No i dobra, otwórzmy w takim razie nasze tutaj archiwa. I co mogę wam powiedzieć? No, kolejny... A, to nie jest ten klucz? To nie jest ten klucz. Wydawało mi się, że to jest ten klucz. Powiem wam, że samemu nie pamiętam, jaki to musiałby być klucz. Ale dobra, no w takim razie, skoro to nie był ten klucz, dodatkowy klucz tak właściwie, no to co ja mogę powiedzieć? Mogę tylko powiedzieć, że nie pamiętam, jak to wyglądało. Może trzeba pociągnąć za to cudo, żeby te drzwi się otworzyły, ale też mam pewne wątpliwości co do tego. Tutaj możemy otworzyć kolejną celę, w której są kolejni przeciwnicy, z którymi moglibyśmy zawalczyć, których można by było pokonać. Pewnie to zrobimy, z miłą chęcią to zrobię, bo to są zawsze dodatkowe, słuchajcie, jakieś duszyczki, które będziemy w stanie coś dzięki nim tutaj zdobyć dodatkowego. I teraz tak, z tej strony niczego nie ma, więc... Więc ogólnie rzecz biorąc, znowu nie wziąłem naszej Uji Katany w dwie ręce. I znowu męczyłem się niepotrzebnie z tymi przeciwnikami, którzy tutaj się zjawili. I gwoli ścisłości, tutaj jest nie tyle skrót, co gdybyście nie mogli otworzyć tamtych wrót, czy też tamtej celi, to możecie właśnie tą celą zaskoczyć do tamtego przeciwnika tak na wszelki wypadek. Wydawało mi się, że wszystkie klucze żeśmy tutaj zebrali, że mamy ten odpowiedni klucz. O, tu jest ten extra key potrzebny. I tutaj chyba znajdziemy, czy tutaj będzie ten klucz, czy tutaj znajdziemy duszę. Nie, tu znajdziemy duszę. Kurczę, nie pamiętam, gdzie ten klucz był, żeby ewentualnie otworzyć i uratować naszego drogiego
Logana Wielki Kapelusz. I powiem wam szczerze, że naprawdę, naprawdę nie pamiętam. O, i teraz użyjemy ten dodatkowy klucz. I piękne przebicie. Naprawdę, słuchajcie, tego mi brakowało. Takiego właśnie przebicia ze strony Uji Katany. Oj tak, ta broń jest naprawdę nie tyle potężna, co wszelkie braki, które mieliśmy związane z naszą bronią, wynikające właśnie z faktu, iż najzwyczajniej w świecie nie mieliśmy odpowiednich narzędzi, odpowiedniej broni nie mieliśmy, no to teraz możemy to wszystko ładnie sobie tutaj nie tyle zastąpić, co jesteśmy w stanie te braki wyrównać. No i wejdźmy sobie tu, gdzie pojawiliśmy się po raz pierwszy, wejdźmy z powrotem do naszej celi i fajnie by było, gdyby jeszcze na zakończenie tego materiału wideo udało się tutaj tych przeciwników pokonać i otworzyć te drzwi, które są tutaj. I chyba te drzwi zaprowadzą nas w miejsce, gdzie ja chciałbym być. No i takie uderzenie akurat w tarczę przeciwnika, to mając Uji Katanę, to akurat nie chcielibyśmy tego. Otwórzmy. Tak, tutaj otworzą się nam drzwi, tylko że tak jak widzicie, one prowadzą absolutnie donikąd, bo tutaj niczego tak naprawdę nie ma. A może jest? Tak, jest. Tutaj znajdują się pewne rzeczy. Musimy łyknąć Use Archive. Wiem, że użyliśmy klucza do archiwów. Teraz powiem wam szczerze, że nie pamiętam, jak to się tutaj robiło. Wiem, że łykniemy sobie Estusika. To po prostu tutaj trzeba było spaść. Okej, może być. Co tu znajdziemy? Tutaj znajdziemy duszę dumnego rycerza i tak jak widzicie, jesteśmy w jakimś miejscu, gdzie de facto nas być nie tyle, że nie powinno, co są to jakieś catwalk po angielsku. Jest to po prostu jakaś miejscówka, gdzie faktycznie została zbudowana i do czegoś ona miała kiedyś dawno, dawno temu służyć, a obecnie służy absolutnie do niczego, ponieważ absolutnie nic tutaj nie znajdziemy. I teraz najgorsza chyba część tego wszystkiego, czyli znalezienie odpowiedniej drogi. Tak, to jest odpowiednia droga, żeby się nie zabić. Wydawało mi się przez chwilę, że na dole widzę jakiegoś przeciwnika. Łykniemy sobie przedostatniego naszego Estusa. I zeskoczymy tutaj. Złagodzimy troszeczkę nasz upadek. No i słuchajcie, tutaj się pożegnamy, bo na razie wejść tutaj, tam jak widzicie, tu na dole znajduje się właśnie Logan Wielki Kapelusz, zaś tam, co się tak ładnie świeci, moi drodzy, to jest kolejna dusza powierniczki ogniska, czy też dusza piastunki ognia, którą my chcielibyśmy zdobyć, żeby ulepszyć sobie Estusa, ale niestety na razie jest to niemożliwe. Wyszedł dzisiaj dość długi materiał, dłuższy niż wcześniej. I powiem wam, że no czasami taki materiał również w jakiś sposób jest tutaj przydatny. W ogóle jak zobaczycie, jak ozdobiony jest ten tutaj gramofon, to zdacie sobie sprawę, że pokryty jest on, czy też zarzucona na niego jest skóra węża. Czyli tych miłych panów, którzy tutaj tego wszystkiego pilnowali, tego całego dobytku pilnowali dla naszego drogiego Sefa. Jaki związek Sef ma z nimi, ciężko mi jest przynajmniej sobie przypomnieć. W każdym bądź razie, zobaczcie, ile mamy przy sobie dusz, to jedna sprawa, więc teraz chcielibyśmy zupgrade'ować się przynajmniej raz. Druga sprawa, chcielibyśmy wrócić w odpowiednie, bezpieczne miejsce. A trzecia sprawa, jak na razie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że kolejny materiał wideo z serii Dark Souls Remastered wam się podobał. Zachęcam was do pozostawiania po sobie komentarzy, ponieważ ja wasze wszystkie komentarze czytam i staram się na nie odpowiadać w miarę swoich możliwości, najczęściej odpowiadając wam po prostu komentarzem na komentarz, jednakże zdarza mi się również odnosić do waszych komentarzy, którym z kolejnych materiałów wideo z tejże serii.
A jak na razie to by było na tyle. Dzięki wam wszystkim serdecznie za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom, trzymajcie się, no i do zobaczenia wkrótce. Cześć!